400, no. Jesteśmy tak na dobrą sprawę na ostatniej prostej przed Rio. 5 sierpnia rozpoczynają się Igrzyska Olimpijskie, Igrzyska 31. Olimpiady. Trochę więcej czasu na przygotowania, na ten ostatni szlif mają nasi paraolimpijczycy. Oni ruszą do boju dokładnie 7 dnia września, czyli za 49 dni. Orlen jako najlepsza firma w Polsce. Mówię to z wielką dumą i poczuciem satysfakcji. Chcę wspierać tych, którzy chcą być najlepszymi. Chcą być lepsi niż byli rok wcześniej. Chcą być lepsi niż inni w kraju, w regionie, na świecie. A biorąc pod uwagę, że ten element rywalizacji, szlachetnej rywalizacji i w jednym obszarze i w drugim występuje, tym bardziej dopinguje nas to do tego, żebyśmy my byli dobrzy w tym, co robimy, a jednocześnie mogli wspierać także finansowo tych, którzy walczą o swoje kariery, walczą o sukcesy dla siebie, dla kraju. W wymiarze społecznym jest to dla nas istotny element realizacji naszej odpowiedzialności społecznej. Ja się bardzo cieszę, że polski czempion gospodarczy i wielki mecenas polskiego sportu, jakim jest firma Orlen, tak mocno angażuje się w rozwój polskiego sportu, wspieranie kluczowych dyscyplin, a także kluczowych naszych najlepszych ambasadorów polskiego sportu, jakim są nasi zawodnicy, którzy są objęci opieką jakby Orlenu. Dzisiaj mamy kolejny krok w kierunku nawiązania właśnie rozszerzenia tej współpracy, tej opieki nad polskim sportem, czyli podpisanie porozumienia właśnie z Polskim Komitetem Paralimpijskim. Po Igrzyskach Olimpijskich w Londynie 4 lata temu, poprzez program stypendialny Pełnia Życia, prowadzony przez naszą Fundację Orlen Dar Serca, wspieramy 6 złotych medalistów paralimpijczyków z Londynu. A tym razem chcemy nasze wsparcie stypendialne, oprócz tego sponsoringowego, chcemy to wsparcie stypendialne skierować do wszystkich tych zawodników, paralimpijczyków, którzy przywiozą medale z Rio de Janeiro. To jest bardzo ważny moment w propagowaniu, rozwoju ruchu paraolimpijskiego w Polsce, bo firma PKN Orlen pokazuje rzeczywiście tym wejściem współpracy z nami, że sport jest jeden i łączy, integruje. Dzisiaj jest na to dowód, mamy okazję spotkać się z mistrzami sportu olimpijskiego i są też mistrzowie sportu paraolimpijskiego. Bardzo się cieszę, że tak licznie dzisiaj media przybyły na tę konferencję, ponieważ to też szczególny rok dla ruchu paraolimpijskiego, bo pierwszy raz w historii będzie bardzo obszerna transmisja i relacja z Igrzysk Paraolimpijskich w telewizji publicznej na antenie TVP Sport, TVP1 i TVP Info będą mogli wszyscy kibicować naszych zawodników, czego na pewno brakowało w Londynie. No i dzięki temu porozumieniu, tej współpracy, myślę, że z jednej strony usystematyzujemy to, co już miało miejsce, jeśli chodzi o wsparcie tych pojedynczych zawodników i bardzo mocno przyłożymy akcenty na promocję i komunikację tego, co wiąże się z ruchem paraolimpijskim, bo zawsze bardzo tej promocji brakowało naszym sportowcom. Na to głównie liczymy. No i na to, że jednak dzięki tej współpracy też ta liczba medali będzie spora i uda się powtórzyć sukces, który odniosła nasza reprezentacja. Był taki moment, który zadecydował o wspaniałych latach lekkiej atletyki. To był 58 rok, Mistrzostwa Europy w Sztokholmie, kiedy na każdym podwórku i na moim też były rzutnie, skocznie, wybudowaliśmy wszystko, biegaliśmy jak Chromik, Krzyszkowiak, skakaliśmy jak Schmidt w trójskoku, czy rzucaliśmy dyskiem jak Piątkowski. Jednym słowem, kontynuacja tego była bardzo oczywista i igrzyska kolejne, Rzym, Tokio, Meksyk, wspaniałe sukcesy w Monachium i w Montrealu, to efekt między innymi tego zachłyśnięcia się i miłości do tej najpiękniejszej dyscypliny. I muszę powiedzieć, przyznam się, to duża odwaga i duże ryzyko, że byłem na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej we Francji. Nie wszyscy kochają piłkę nożną, nie żartuję oczywiście. Spore ryzyko tutaj, panie Andrzeju. Tak, też ryzyko pewne, natomiast powiem, że będąc tam, byłem pod dużym wrażeniem wypowiedzi czy apelu
Adama Kszczota o tym, żeby kochać piłkę nożną, ale oprócz tego lekkoatletykę i inne sporty. I o to apeluję do wszystkich dziennikarzy, których jest tak dużo, żeby w czasie igrzysk powiedzieli, że ci faceci, te dziewczyny są tak samo warte tego, żeby o nich mówić głośno i wzruszać się, kiedy będzie grany Mazurek Dąbrowskiego. A jestem przekonany, że będzie wiele razy, bo zapowiadają się wspaniałe igrzyska.